Ten Wrocław Smuła po dwóch sparingach sobotnich z GKS-em Tychy i MKS-em Trzebinia Siersza. Jaka ocena tego dnia? 6 punktów, 3-0 w bramkach. To tak trochę żartem, a poważnie. Zarówno w jednym, jak i w drugim sparingu było widać jedną zasadniczą rzecz, mianowicie o ile 45 minut i tu w wykonaniu naszych zespołów całkiem przyzwoite, szczególnie w meczu z Tychami graliśmy naprawdę dobre 45 minut, kilka ładnych akcji, bramka strzelona, poprzeczka, mogliśmy pokusić się o więcej sytuacji i bramek. Natomiast druga połówka, no to taka słabość wynikająca z motoryki, ale to nie dlatego, że niedotrenowani, że nie było z czego, tylko po prostu jakby etap zmęczenia, który się nasilił w tym tygodniu, wyszedł na wierzch i dlatego Tychy nas zdominowały w drugiej połowie. Przynajmniej przez 30-35 minut, bo końcówka znowu gdzieś tam się wyrównała i mogliśmy tam na połówce przeciwnika cokolwiek zrobić. Daje nam to informację, że w tym mikrocyklu już przed całym meczem mistrzowskim z Bytomem musimy odpowiednio popracować i przygotować zespół po to, aby w Bytowi takiego dołu fizycznego nie było. No ale teraz co mamy się martwić, że z fizyką coś nie tak, z fizycznością coś nie tak? No zdobywamy bramki na zero z tyłu w obydwu meczach, zespół się konsoliduje przez to, wygrywamy te mecze, no więc pozytywnie patrzymy na wszystko. Nie możemy tutaj narzekać, tym bardziej, że wszyscy z boiska zeszli zdrowi i możemy dysponować oprócz Jaroszka, który no, niestety ma 4 żółte kartki, z każdego zawodnika, który będzie do dyspozycji na sobotę w pełni sił. Mam tylko nadzieję, że w przypadku takiego jak mamy z Raulem, który gdzieś tam zapalenie ucha, lekarz ma to zdiagnozować jednoznacznie, spowodowało, że nie uraz gdzieś tam kostki czy kolana, ale zwykła jakaś taka sprawa związana z jakimś zapaleniem powoduje, że zawodnik nie musi uczestniczyć w zawodach. Tyle.